Witajcie w fascynującym mieście, a zarazem państwie położonym na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego. Singapur to miejsce, gdzie wschodnia tradycja spotyka się z zachodnią nowoczesnością. Przenieśmy się na chwilę o 200 lat wstecz, bo właśnie wtedy, w 1819 roku, na podstawie traktatu singapurskiego, oficjalnie powstaje miasto Singapur, aby niecałe 150 lat później, w 1965 roku, po krótkim okresie federacji z Malezją, z której zostaje wyrzucony, gdyż jego wielokulturowość nie współgra z wizją Malezji, staje się niezależnym państwem. Od tego momentu i dzięki przywództwu pierwszego premiera Lee Kuan Yew'a, Singapur przeszedł niezwykłą transformację z ubogiego portu do jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie i gospodarczo państw na świecie. No tak, dzień dobry. Dzień dobry z Singapuru ogólnie. Trafiliśmy tu wczoraj wieczorem, w nocy w sumie, już po północy było. Nasz samolot się opóźnił z DK, z godzinkę z Bangkoku. Jesteśmy tutaj na jeden dzień, a odwiedzamy tu naszych znajomych, którzy są dzisiaj naszymi tourguidami. Zaraz ich poznacie. Jest mniej więcej godzina 11 w tym momencie i idziemy ogarnąć. Jesteśmy tu w sumie jeden dzień, jak chyba wspomniałem. Dzisiaj po północy zaraz mamy lot i lecimy na Filipiny i tam będziemy ogarniać się dłużej. No dobra, no to poznajcie naszą ekipę tutaj. Jest i Ken. Hi. Jest i Mimi. Hello Mimi. I hi, Kiri. Jest i Gabi. Hello everyone. Tutaj jacyś lokalni. Dobra, więc jak widać, chodniki mają daszki. Żeby było w cieniu, przejście nie jest źle. I w miarę przestrzennie tutaj jest. Pierwsze skojarzenie to jak Warszawa, przestrzeni dużo, nie? Bo w porównaniu do Bangkoku, to gdzie tam jest wszystko na wszystkim normalnie, brak to jakiegokolwiek miejsca, to tutaj jest różnica, nie? No i kosze na śmieci na ulicy, też różnica. Dobra, idziemy dalej. No i jest nasza stacja tutaj lokalna, Chinese Garden, linia zielona. I stąd zawijamy się do centrum. Będziemy się tam poruszać. Na pewno już tu byłem kiedyś w Singapurze, jakieś 8 chyba, 9 lat temu. I teraz jest drugi strzał. Chu, jest pierwszy raz. Are you first time here? Yes. Nice. Są maszyny na etykiety. Happy days. Idzie selfie. Stacja wygląda w ten sposób, tego pociągu całego, Skytraina. Tutaj podlatuje jeden, są blokady, tak samo jak w Tajlandii, żeby nikt nie wskoczył pod pociąg. Luzik. Dobra, wyszliśmy właśnie. Tutaj jesteśmy w dzielnicy arabskiej niby, ale najpierw, zanim zaczniemy tu się ogarniać, trzeba kawę dziabnąć, nie? Bo bez kawy to nie będzie dzisiaj chodzenia. Kuźwa, gorąco jest i jest wilgotno jak cholera, nie? W Tajlandii jest wilgotno, ale tutaj jest chyba gorzej. Ale zajebiście słonecznie jest. Dobra, jest sianko odebrane. Kawa 1,80 zamrożoną. Super. Dobra, ale to jest jeden z tych hawker centerów tutaj, czyli takich food halli, gdzie taniej można zjeść i się napić. I właśnie w takich miejscach będziemy jeść, bo ogólnie Singapur jest cholernie drogi. Jak na warunki azjatyckie, to jest cholernie drogi. Ale nieźle. 1,80, czyli cena jest genialna, bo 1 dolar to jest 3 zł powiedzmy, nie? 2,95 dzisiaj patrzyłem, czyli no niecałe 6 zł za kawkę. Może być. Dobra. What fruit. Is it? Longan fruit. Longan fruit, yeah. And that's jelly, yeah? Grass jelly, yeah. Grass jelly. Interesting. Yeah. How is the taste? I think should be sweet. Should be sweet? Yes, should Happy be days. Sweet. All right. With see. Ice, with the ice shave. Ah, it's with ice, yes? With a shave ice. Okay. I know similar. They have similar in Thailand. Yeah, in the Philippines, like black bulaman. Galaretka zajebista. Może być. What? It has this aftertaste like pepper. Pepper? Yeah, I feel like peppercorn. Welcome. Mm.
No i dobra. Dobra, i teraz idziemy do tak zwanej ulicy Arabskiej. Mają być fajne tam budyneczki kolorowo i pierdółki. Aha, oh, look at this. This looks like the... from the movies, the from Manhattan. Różnica do Bangkoku olbrzymia. Czyściutko, ładnie, zajebiście tutaj. 3, 2, 1. Dobra, tutaj jakaś uliczka już bardziej klimatyczna się pojawiła. Z taką bardziej tradycyjną zabudową. Jakie tu ceny za buta? 169 razy 3. Dzisiaj spacerowo po Singapurze. Całkiem, ale pogoda jest rewelacyjna. Jest, kurczę, przejrzyście, słonecznie i najfajniejsze brydza taka trochę. Dobra, Haji Lane. How is the vegan ice cream? It's cool. I to jest ta ulica, Arab Street. I to jest taki ten meczet na końcu tej arabskiej ulicy. Kurna, kozacko to wygląda. Okay, this one is the Kampong Glam, which is the old traditional Singapore living. It's like an old community. So they have, you know, those like in the market, the fishermen, yeah. The library also, yes. Like Muslim part, right? Correct. Muslim heritage. Yes. That's a very good guide here. Ale zupełnie inaczej wygląda miasto z muralami, co? Tylko, że arabska dzielnia, to i muszą być dywany, nie? Dobra, szybka opcja na Chinatownie, nie za wiele tutaj się dzieje, same sklepy z pamiątkami, restauracje i inne pierdoły, więc zawijamy się w stronę Marina Bay. No to tam za mną właśnie jest ten cały Marina Bay, całkiem co? A takie fontaninki, ale to są te super drzewa. No i są te drzewa całe tutaj, masywne, ale tam są pomosty, po których można chodzić, ale nie będziemy się na nie wbijać tym razem chyba. No to tak, jesteśmy w Marinie teraz i tu mamy centrum handlowe w środku. Proszę, łódeczką można sobie popływać, gondolki takie, sklepy, wszystkie za grube banknoty. No i trochę więcej ludków tutaj. No bo dlaczego? Bo tu jest food hall, nie? Dlatego ludków pełno. No i musi być żarcie w końcu. Taki rosołek, kurna, z wieprzowinką. 12,80, kawka tutaj, thank you. Jeszcze te dim sumki. Czyli bułki na parze z nadzieniem, jakieś tam pierożki, pierdółki. Nie wiem, ile to wszystko kosztowało, bo każdy ogarniał oddzielnie. No dobra, pojedzone. I tu mamy teraz dzielnię biznesową z tym całym Merlionem, który jest tam, właśnie idziemy do niego. No robi trochę wrażenie, nie? Patrzę na te wielkie budynki. Spoko. Wszyscy już z przodu. Uciekają do cienia, gorąco jest jak cholera, kurna, tutaj mi się wydaje, że jest bardziej wilgotno w Singapurze niż w Bangkoku, chociaż tam też płynie człowieka non stop, ale tutaj ekstremalnie, że tak powiem, ekstremalnie. Następny przewodnik, the next guide here. What you see me say you need me your time. Need your shells and water to you bring for time. What the ending will a nika. What the baby will a nika. Till I push away the time. What you see me say you need me your time. Need your shells and water to you bring for time. 只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他。Spoko, kurna, taki bluesik? Może być. A tu jeszcze z ciekawostek.
Ten przed nami Fullerton Hotel to jest jeden z najsławniejszych hoteli w Singapurze i jest najstarszym budynkiem tutaj. Jedynym w ogóle starym budynkiem w tej części. Same znane osobistości tutaj w nim przesiadywały właśnie. Jak tutaj koleżka nam powiedział, to z reguły Singapurczycy tutaj nie przychodzą, a w większości przyjezdni. Ceny. Miejscowi nie chcą też wydawać milionów, podejrzewam. No to jak? Słynny Merlion singapurski. Jak to wygląda, nie? Mrówków? Pełno, nie? Jak każda atrakcja turystyczna, nie? Okupowana przez dziesiątki ludzi. Dlatego lepiej jeździć sobie w miejsca, gdzie nie są popularne, nie? No i dobra, i tutaj trafiliśmy do jednego z tych słynnych Hawker Centers, czyli takiego food hallu tutaj z jedzeniem. Tutaj ceny są całkiem atrakcyjne. Tutaj właśnie teraz pójdzie kolacyjka. Opierdzielimy sobie coś porządnie. Bo i tak już niedużo czasu nam zostało, jest chyba 6 wieczorem i będziemy się zbijać na lotnisko. No, do wyboru, do koloru. Fajne, lubię takie food hole. No jest browarek na food hallu, to jest rewelacyjne. Tylko że ceny tu browarków, no są ciekawe, nie? 10 dolców jest za duże piwko, czyli 10 dolców to jest 27 zyla, nie? Nie, co ja gadam, 29,50, bo jest prawie po 3 złote sztuka. Nice! Tiger! Lovely jovely. Ladies and gentlemen! Yes, i chili crab. Popatrzcie na to dziadostwo wielkie. Będzie wyżareczka, nie? Tutaj są jakieś chińskie bułeczki. Gourd. Nie wiem, jak to po polsku się nazywa. Trochę takie, kurna, gorzkawe. A to są krewetki w płatkach owsianych. Jeszcze doszły takie kuraki. Tutaj pieczony i sparowany. No jeszcze więcej jedzenia tu przychodzi. To się nazywa laksa. Czyli są nudle w zupie. Widzę, że też na ostro coś. Nudelki wchodzą jeszcze. I samo żarcie jest 162 dolary. Szykujemy się na operację krab. Będzie się działo, będzie się działo. I think that's the best I can do. Okay, what are the pincers? It's hot. It's still hot. See this. Where's the cook? Okay, dobra, lecimy z tym. Mukbang. Jedzie mukbang. Good. It's like squid. Texture. How is it, Joe? Nice, huh? It's lovely. Everything is lovely. No nie zobaczyliśmy tych gardenów, nie, bo koniec dnia trzeba się zawinąć. Mamy tam godzinę do mieszkania i tak dalej, przekąpka. I na lotnisko będzie trzeba się zwijać, bo lecimy na Filipiny. Dzisiaj w nocy. I będziemy tam ze 4 tygodnie chyba podróżować po okolicy i tak dalej. No, zobaczyć teściową. Jedziemy. Moją teściową. Ale trzeba przyznać, że Singapur jest cholernie zorganizowany i transport publiczny jest elegancki tutaj. Siadamy, nasz autobusik podjeżdża. Karta się buduje. Poszło. Lecimy.